Dramat. Nie wyciszyłem telefonu. Ale dzisiaj jest mój pierwszy raz w ogóle. Ja mam 25 lat, to jest akurat najlepszy czas. Faktycznie nic nie widzę. Ale dzięki, że przyszliście, ja mówię do swoich znajomych ludzi. Dla przyjaciół, tutaj ja widzę Roberta, tutaj Kasia z roboty przyszła, Jarek, Monika, Rogan. Nie przyjaciół, Okej, to nie są moi przyjaciele, to po prostu ludzie, które ze mnie się śmieją. Kobi, tak. Na co dzień. Tam jest Staszek, Gosia, wszyscy dzięki. Jest tutaj moja dziewczyna Kamila, dzięki, że jesteś, więc... Zapłacili nam. Jeżeli ktoś będzie chciał mi zrobić loda po występie, to po prostu zostawcie ten numer. Okej, to był jedyny żart, który przygotowałem w sumie na razie. Słuchajcie, jeszcze ostatnia rzecz przed tym, jak zacznę. Jest jedna kwestia, czy wszyscy wiedzą, co to jest seks? Rękę do góry. Dwie, trzy osoby? Okej, ja poproszę resztę, która nie wie, wyjść w tej chwili, bo mój występ w 90% ja bazuję na seksie, tak? Tak jak wszyscy oprócz mnie mówili w sumie. Groby kobiety. Nie, poważnie mówię, ja czekam. Tam drzwi, Rogol, przytrzymaj drzwi, bo tutaj jest sporo ludzi. Jak w sumie nie wiecie, co to jest seks, no to naprawdę tracicie tutaj czas, bo kiedy się dowiecie, kurwa, to jest naprawdę wielka rzecz. Więc idźcie teraz, idźcie do swoich rodziców, do taty, do mamy, nie wiem, do legalnych opiekunów, nie wiem. Zapytajcie ich, co to jest seks. Bo wszystko później, już po 10 wieczorze, jak zapytacie, co to jest seks, to dostaniecie odpowiedź, to naprawdę będziecie starać się jego uzyskać. Ten seks, bo wszyscy wszystko robią dla seksu, tak naprawdę. Jeżeli nie macie jakiegoś sensu życia, to voila, to jest seks, idźcie do rodziców, zapytajcie, oni odpowiedzą tak. Bo w sumie wyżyje się przez ich seks. Zbyt filozoficzne na tej scenie wyjdzie. Ale... jestem pijany. Ale jeszcze więcej będę pijany, spokojnie. Idźcie teraz. Zapytajcie, powiedzcie mama, nie wiem, czy tata, jeżeli jesteś chłopak, lepiej chłopak idzie do taty, to jest bardziej takie poprawne. Lub legalny opiekun, tak, jeszcze ten żart będzie. Legalny opiekunie. Wiesz. Zauważyłem pewne zmiany w moim ciele. Proszę zaczynać tak. Mój głos się zmienił. Moje piersi są większe. Ja mam włosy w niespodziewanych miejscach, naprawdę. I już czwarty miesiąc nie mam okresu. Czy to jak Tomek we mnie się spuszcza, to można nazwać seksem? Czy jeszcze nie? Okej, kolejny żart przygotowany, dobrze. Chuj, no tak naprawdę, ja już mówiłem, ja zapłaciłem 5 zł za wjazd. Ja nie będę was tutaj śmieszył. Ja mam sobie 15 minut, czy tam 5. Ja wszystko powiem, co o was myślę. O waszym seksie, tak? Moi rodzice nigdy nie mieli ze mną takiej rozmowy. W sumie mi to brakowało, bo... Zauważyliśmy. No tak, bo wszyscy później będą w moim życiu mówić o seksie i faktycznie to jest takie dziwne. Ja, kiedy byłam mały, nie wiem, miałem 12 lat, nie wiem, kiedy jesteś mały. Nie wiem, Rogel, jesteś mały na to. Nie, to znaczy jesteś młody, o to mi chodzi, kurwa. I ja w ogóle myślałem, że jest taka wielka mistyfikacja, że tak naprawdę seksu nie ma, wszyscy udają, bo ja nigdy go nie widziałem. Ja zawsze tak krytycznie patrzyłem na to, że czy jest Bóg, tak? Nigdy go nie widziałem, zawsze to jest dylemat, a na zasadzie wszyscy mówią o seksie i też go nigdy nie widziałem. Więc ja myślałem, może to jest wielka mistyfikacja, żeby ludzie pracowali i kupowali jakieś rzeczy i się starali upić swoje koleżanki ze szkoły. A tak naprawdę tego nie ma, tak? Bo ja starałem się, naprawdę się starałem i nic z tego nie wychodziło, a moi rodzice nigdy o tym nie mówili. Nigdy. To znaczy tata, jak miałem jakoś 20 chyba lat, mi powiedział, że coś na zasadzie, synku, musimy porozmawiać, Witku, musimy porozmawiać.
Ja mam bardzo dobrych rodziców, nie mam na co narzekać naprawdę, to nie są legalne opiekuny. Bardzo, bardzo dobre, oni są... oni uczą czegoś tam, tata angielskiego, mama rosyjskiego, więc to, oni wiedzą, co to jest pedagogika, wiedzą, co to jak dorasta dzieci, ale nigdy o tym mi nie powiedzieli. Ja właśnie czekałem na ten moment, więc oni się spóźnili jakoś 12 lat, nie wiem, 9 lat, bo czas, kiedy mi trzeba było to powiedzieć, ja podejrzewam, to była pierwsza klasa podstawówki, u nas na Białorusi idzie się, jak masz 7 lat, albo 6, jeżeli jesteś mądry. 7 lat i wtedy ja już podglądywałem, jak dziewczyny robią kupę w kiblu. I chyba to nie było najlepsze. W tym momencie później ludzie się dziwią, dlaczego anal jest taki popularny, tak? I ja patrzyłem na te dziewczyny i w tym momencie jakieś zdrowe, jakieś rozmowa z dzieciakiem by się przydała, bo ludzie myślą, że przyjdzie czas, ja z nim porozmawiam, tak? Ale oni myślą, że przyjdzie ten czas. Z dzieciakiem trzeba rozmawiać, kiedy faktycznie przychodzi czas, a nie kiedy oni uważają, tak? Nie, to nie jest 14 lat, tylko 7, tak? Kiedy dzieciak poznaje świat. Bo dzieciaka, jak on ma 7 lat, czy tam 6 lat, kto ma rodziców, weźcie to pod uwagę, tak? W ogóle, dlaczego nadal jesteście tutaj? Nieważne. Kto ma dzieci? Ty masz, Jarek, ty masz dziecko i ty nie podniosłeś ręki, kurwa. O co ci? Wiesz co, spierdalaj, fuck you, tak. Kto ma dzieci? Pomyślcie o tym, że dzieciak, jak ma 7 lat, on poznaje cały jebany świat, nic jego nie zaskoczy. Naprawdę, to znaczy, jego wszystko zaskoczy, ale nic jemu nie styra psychikę, tak? Możecie mu małemu powiedzieć, że słuchajcie, słuchaj, jest tak i tak i on zostanie u niego zdrowe jakieś podejście do seksu. Bo dzieciak poznaje świat. Nie wiem, on wszystko może zapytać i na wszystko musisz odpowiedzieć. On zapyta, co to jest? I każdy rodzic będzie mówił, to jest motyl, to jest owad, zobacz jak on ładnie lata. Dalej, bardzo dobrze, okej. Tata, co to jest? Normalna odpowiedź, 7 lat, 7 lat, nie trzeba jego oszczędzać. Powiesz, że to jest twój pisior. To jest twój pisior, chociaż możesz go spotkać pod innymi nazwami, zdecydowanie. Nie wiem, jak chuj, pyton, nie wiem, zenek, zbój, strażaczek, nie wiem, ja nie znam polskiego, kurwa. Pomóżcie mi, coś tam z pytonem związane, tak? O, psiutak, psiut, wszystko, tak? Nie, zenek jest mój ulubiony, zdecydowanie, bo to jest... Jeżeli jeszcze twój syn jest Zenek, to jest zajebiście, to ty możesz nazwać chuj Zenkiem, Zenek. Dlatego nazwałem cię Zenkiem. O czym ja mówiłem? Teraz trochę pamięci. Tada! Nic nie pomogło. Zenek. Dużo nazw dla chuje jest. Od chuje jest nazwa chuje. Na razie jego potrzebujesz, żeby robić siusiu. Ale przyjdzie czas, kiedy dorośniesz i uzbierasz na butelkę cincina i upijesz koleżankę ze szkoły na, nie wiem, obozie harcerskim i sam będziesz na tyle trzeźwy, żeby nie usnąć czy nie zażygać jądek. Wtedy ty będziesz chciał wstawić swój pisior w jej cipkę, która też ma dużo określeń, tak? Ale... To był taki żart napisany, kurwa, i ja nic nie pamiętam. Dzieci, które się ruchają, tak. Okej, więc tata, radę taty, radę ja, jak dam swojemu synowi taką radę, także powiem, że tata nie chce być dziadkiem młodo, to jest oczywiste, bo i tak jemu wystarczy swoich bachorów, kurwa, z tymi pytaniami o chujach, tak? Więc ja powiem tak, synku, nie idź w cipkę, nie idź, nie staw na cipkę, naprawdę, to jest najniebezpieczniejsze miejsce w twoim życiu. Zacznij od ust, tak? Ja powiem, synku, to jest twoja, to jest piąta koleżanka.
Niech będzie Kasia, dobrze? No relations, tak? Pamiętaj! To tak, no faktycznie. Leży Kasia. Tak? I ty stawia się. Nie za głęboko, bo ona może żygnąć, tak? Nie, ty nie chcesz tego, tak? Ty nie chcesz tego pierwszy raz. Mówię, jakby się zdarzyło. Tobie wystarczy trochę. Tobie wystarczy, naprawdę, synku. Ty będziesz zadowolony. Ona będzie zadowolona. Cały w spermie, kurwa. Ale dobra. Tam jest moja dziewczyna, jestem, padałam, tak? Kamilo potwierdź, jakby coś. Nie sam, nie szam dzidy, czy jak wy to mówicie, nie chapam dzidy, tak? Ja. Nie, absolutnie. Mój ojciec nigdy tego mi nie powiedział. Ale z kolei moi rodzice na przykład dawali takie książeczki, wiecie, to ja nawet pamiętam, to były książeczki Oriflame, takie dla dojrzewających, od dojrzewających tam dojrzałeś, tak? Pełno takich książeczek, ja pamiętam na każdej półce, chyba one były bezpłatne czy coś. I rodzice wszędzie mi w moje książki odnośnie wojny wszystko poprzedzali jakieś o tym, jak kurwa, jak będę się spuszczał, jak będę spał, tak? Dużo tekstu, mało obrazków. Naprawdę. Nie jest to warto. Słuchajcie, ja miałem może 14, 13 lat, kiedy rodzice się skąpnęli, dlaczego on się zamyka w swoim pokoju cały czas. Może damy jemu książeczkę Oriflame. I zamiast pornografii, tak? Tata miał kolekcję, się nie podzielił, tak? Ale i oni podsyłali mi te książeczki. I to nie byli, nawet te obrazki, które tam byli, to nie było dobre jakoś, naprawdę, bo wiecie, jak ciężko się spuścić na obrazek narysowanej cipy w przykroju? Nawet jak masz 14 lat, to musisz mieć taką fantazję, żeby dorysować ten przód. Ty nie znasz biologii, to znaczy ty chodzisz na biologię, ty śpisz na biologię, to widzisz życie, tak? I tobie pokazują taki rysunek i ty... Ale się udawało, tak? Był pożytek od tych książek, ja wiem. Później się... To tyle się psychika. Zamiast tego, żeby dzieciakowi powiedzieć, synuś, tak? To ja pokażę ci cipę, tak? To chyba też nie jest najzdrowsze. Zapomnijcie to ostatnie. Moi rodzice nigdy o tym mi nie mówili. A to jest podstawa, więc jeżeli naprawdę, słuchajcie, ja wiem, że nikt tutaj tak naprawdę nie się nie wstydzi, bo ja widzę, kto przyjdzie w piątek wieczorem na stand-up, ludzie, którzy nie znają o seksie, tak, więc tam jest wyjście, idź do swoich legalnych opiekunów, w ogóle... Te legalne opiekuny to chyba, słuchajcie, to było tak, że ja wymyśliłem ten żart o legalnych opiekunach, ja teraz byłem u siebie w domu, legalne opiekuny, nie pamiętaj kurwa powiedzieć legalne opiekuny. I później myślę, że ja powiem, że mi się nie spodobał ten żart, że chuj, zapomnijcie. I właśnie ja teraz mówię to, co pomyślałem, więc ja widziałem, że ja powiem o legalnych opiekunach. Ale później powiem, że nie, to jest zły żart, zapomnijcie o legalnych opiekunach. Wy się uśmiechniecie? A o to mi chodzi oczywiście, bo ja jestem na wzwodzie od waszych uśmiechów. To jest poceralne. Zapomnijcie o legalnych opiekunach, nie, to będą, nie wiem, babcie, tak? Ale idźcie do swojej mamy, taty lub babci lub nie wiem, wujek, tak? Chociaż to nie jest najlepsze. I w domu ja pomyślałem, kurwa, ja zażartuję o wujku, tak? Że jeżeli ty powiesz, jeżeli jesteś dziewczyną, pierwsze, są większe, tak? I ty powiesz to wujkowi, co to jest, tak? To od 3 do 5 lat chyba w Polsce, tak? Jarek, ty wiesz, ile dałem za takie rzeczy. Nie, on... Nic takiego. Znaczy nie, że to mam, ja mam gdzieś kurwa karteczkę, ale... Wszyscy kłamią, kurwa. Nie daj Boże, wy się dowiecie od jakiegoś pojeba jak ja, co to jest seks. Wiadomo, że styrać wam psychikę,
Idźcie do swoich rodziców, pytajcie teraz. Nie wolno ani mi wierzyć, nikomu. Teraz kolejny gig. A sobie się, nie wolno nikomu wierzyć. Wierzcie tylko swoim rodzicom, nawet nie wszystkim. Wierzcie mamie, tak? Tata okłamie, tata... nawet dobry tata, on w pewnym momencie coś powie, tak? Coś powie pierdolny, totalną głupotę, tak? On okłamie. Mama, wierzcie swoim mamą, tak? Nawet te, którzy nie lubią swoich mam, to no, wierzcie swoją mamą. Wszyscy inni tobie już kłamią, będą kłamać lub kłamali. Włącznie z kościołem, albo... Nie wiem, nie wiem, w co ty wierzysz. Dobrze, nieważne, ale... to jest Kasia. Oklaskę za Kasi. Kasia, ona siedzi na scenie, ona prawie występuje już trzeci raz. Zapomniałam dać mu leki. Że mnie mówiłem. Wierz mamie! Tak, dzięki, Jarku. Wierz mamie, dlatego że nie wolno nikomu wierzyć. Telewizja kłamie. Wszędzie, kurwa. U mnie na Białorusi wszyscy kłamią, tak? Wszyscy kłamią, u was w Polsce to samo, to kurwa samo. Telewizja kłamie, radio kłamie, internet to samo gówno, wszystko kłamie. Najbardziej kłamią gazety. Gazety wymierają, więc oni już im pojebało absolutnie. Oni nie mają żadnej cenzury na te bzdury, które co oni piszą, bo wiedzą, że nikt nie czyta, oni muszą coś zrobić i oni kłamią, tak? Chyba coś tam kurwa był żart o Łukaszenka. Okej. Okay. U nas na Białorusi, tak. U nas na Białorusi wszystkie gazety o Łukaszenko, tak? Wszystkie gazety, wszystkie rozdziały, to otwierasz Polityko. Dzisiaj Łukaszenko poprawił błędy w konstytucji. Okej, okay. Człowiek pracuje. Dalej sport, nie wiem. Dzisiaj Łukaszenko wygrał wszystkie zawody we wszystkich sportach. Na Białorusi. Tak. Dalej, pogoda. Dzisiaj jest słonecznie, 26-28 stopni, bez zapadów. Podpis Łukaszenko. Kurwa. Wszędzie Łukaszenko. U was dyktatura! Spierdalacie, u was to samo! To samo jest w Polsce. Gazety kurwa kłamią strasznie. Ja zrobiłem taki research. Ja wziąłem najpopularniejsze gazety. Oni są bezpłatne, oni leżą wszędzie, kurwa. Takie gazety jak Kaufland, Tesco, Carrefour, kurwa, wszędzie te gazety. Oni są bezpłatne. U nas najgorsze się trzeba płacić za gazety. U was nie chuja, dostajecie, to jest. Giebel, kurwa, mógł to wymyślić. Wiecie co? Jeżeli u nas wszystko piszą o Łukaszence... Ale naplułem, kurwa. Jeżeli u was są u nas gazety o Łukaszenkach, tu wy, chłopaki, palacy macie fazę naprawdę na zakupach, kurwa. Każda, kurwa, gazeta o towarach, tak? To jest jak jakiś sklep jakiś, nie wiem, i... co jest ciekawe, że wy nie macie na przykład rozdziałów jak polityka, sport, tak? To jest jakieś żarcie, AGD, jakieś inne niepotrzebne gówno. Kurwa, nie doświadczyłeś, czytałem i... Ale słuchajcie, wy jesteście... Możecie czytać cokolwiek, tak? Ja pierdolę, mi to nie obchodzi, tak? Ja będę czytał nadal Łukaszence. Przynajmniej człowiek pracuje, tak? Ale jeżeli spojrzeć na te gazety takim okiem człowieka z innego kraju, to można zauważyć pewne takie zależności. Łatwo. Nie wiem, czy kiedyś zauważyliście, może teraz otworzę wam oczy, że we wszystkich tych gazetach jest dwie cyfry 99. Wszędzie. Czy to jest, kurwa, pralka, czy to jest dildo, będzie 99 na końcu. Jesteście rozjebani, ja wiem. Większość z was nie wierzy, nawet się nie uśmiecha, kurwa. On pierdoli głupoty. Nie. Weźcie gazetę, idźcie teraz, zapytajcie, co to jest seks, później idźcie do jakiejś gazeciarni, kurwa, do ruchu, czy jak to się nazywa. Zobaczcie jakąkolwiek gazetę, tam będzie końcówka 99, 99. Ja nie pierwszy, który to zauważyłem, tak? Ja nie chcę, kurwa, się wymądrzeć. Ja rozmawiałem z niektórymi Polakami o tej kwestii, na tą kwestię i oni też mówili, że tak, ale słuchaj, to jest śmieszne. Po co? Przecież my wiemy, że to jest taki tani chwyt, że niby my widzimy, kurwa, mniejszą cenę, że to jest 500 kosztuje, a tak naprawdę to jest 600. Nie. Czy ktoś mi przyniesie piwo, tam nie wiem, Robert, czy ktoś... Niedaleko. Działaj. Straszaj się.
To jest tylko pierwsza godzina. Dzięki. Nie mam pojęcia, kurwa, o czym ja mówię. Towary. Towary za 99. Wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą. Wszyscy dodają tą jedynkę naprzód, nie? Wszyscy dodają. To jest tani chwyt marketingowy, że 599 w przecinek 99, to patrzysz, oho, to jest 500 zł. Nie, nichuja, to jest 600 zł. Wszyscy o tym to zajebiście wiedzą, tak? I ludzie już się przyzwyczaili dodawać tą jedynkę, jeszcze nie przeczytałem ceny. Na przykład, ten pistolet kosztuje 500, to kosztuje 600, tak? Ale i tak doczyta do końca, bo może tam nie w 99 groszy. Na przykład 88, bo niby to kurwa decyduje o zakupie, te 10 groszy. Ja tak zawsze robię, ja doczytuję, to 500, to jest 600, tak? Ale nie, sprawdzę, 599, 99. I myślę, kurwa, ja straciłem czas na myślenie o tym. Za każdym razem, tutaj jest kurwa 200 cen, ja za każdym razem patrzę, dodaję tam jedynkę i tak muszę przeczytać do końca, tak? Wszyscy się wkurwiają, wy też się wkurwiacie na to, jestem przekonany. Ale wystarczy wam otworzyć swój biznes i zacząć coś sprzedawać, nawet przed Allegro. Wy stawicie na koniec 99. To jest jakaś... satanistyczne to jest, bo... Kiedyś przyjdzie nowy Hitler. Kiedyś, słuchajcie, ja nie żartuję. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Przyjdzie nowy Hitler, czy Łukaszenko. Nie wiem, kogo wy bardziej się boicie. Czy Putin. Przyjdzie Putin i pokaże wam 9-9 zamiast swastyki. Wy wszyscy jak barany pójdziecie za nim. To wszyscy... Wszyscy. Tam dziewczynie mówiły na zewnątrz, że zrobią ci lodak, skończysz. Tutaj mówię, że nie. I tu z tyłu też proszę. Okej. Nie starczy na wszystkich, słuchajcie. Tam jest, moi koledzy mogą pomóc. Ostatnia godzina, to jest mój debiut. Dajcie mi trochę szczęścia, kurwa. Ja kupię sobie mikrofon, ja będę w domu sam do siebie gadał, ja będę szczęśliwy. Nie mam na razie pieniędzy, zapłaciłem 5 zł, dajcie mi 5 minut jeszcze. Daj dziewczynę mikrofon. O. Już kończę. Demokracja, wasza pierdolona demokracja, tak? Zacznijmy o demokracji. Zacznijmy. Ten wieczór o demokracji. Tak. Wy wszyscy nienawidzicie komuny, tak? Ale, wasza demokracja jest niczym nie lepsza, tak? Jest niczym nie lepsza, też nie macie wyboru, też robicie to samo gówno jak my. Wszystko jest identyczne. Identico. Ja nie wiem, o czym ja mówiłem. Drodzy Państwo! Witek Siwicki, czekajcie na drugą część. Na razie, tam będzie więcej chujów. Na razie, dzięki.